Witam was, jestem Holik. Jako że dawno nie było mapek z Minecrafta, to postanowiłem w takową zagrać. A zauważyłem, że dawno nie było żadnej horror mapki, więc dzisiaj gramy w mapkę, która nazywa się Oculus. Horror psychologiczny, mam nadzieję, że wam się spodoba. Miłego oglądania. No i dobra, słuchajcie, zaczynamy giereczkę. Mamy tutaj zasady. Zasady Optifine 1.21. Bez shaderów. No ja będę grał z shaderami, jak ten taki Janusz, słuchajcie, który widzi zakaz pływania i tak idzie pływać nad jeziorem. Tutaj mamy, co my tu? Tu są też ustawienia graficzne i tak dalej. To mam ustawione. Tu są twórcy tekstur, więc sobie tu można popatrzeć, kto stworzył tekstury. I słuchajcie, zaczynamy. Ja widziałem, że ta mapka ma dużo różnych jakichś tam wstawek, czy dialogów, czy coś, dlatego ja będę po prostu zamykał się na czas dialogów, żebyśmy się mogli wszyscy wczuć w gierkę. Tak więc, słuchajcie, zaczynamy. No i dobra, słuchajcie, możemy zaczynać w takim razie gierkę. W ogóle ona wygląda, jakby była pijana. Jakby coś wypiła, to ma takie czerwone. No tak, no wygląda, jakby naprawdę troszkę dała w palnik, że tak powiem. Mamy telewizor. A co jest w wiadomościach? Breaking news. O czym rozmawiamy? O obrazie? Ktoś ukradł obraz? O, ale to bandyta. Dobra, słuchajcie, mieliśmy się wczuć, więc może nie będę jakoś tam śmieszkował. Mapa jest zrobiona zarąbiście, słuchajcie, mega mi się podoba. Tak więc idziemy robić, słuchajcie, co mieliśmy robić. Mieliśmy ogarnąć telefon, mieliśmy zejść do piwnicy, do kotła. Wiem już, że prawym przyciskiem no się interakcję robi z drzwiami na przykład, no to nie mogę. I nie tylko. No. Tak więc słuchajcie, idziemy po telefon, idziemy zobaczyć do kotła, do piwnicy. O, tu jest ciemno. O, światło nie działa. Kurde, no. Najgorzej. No, a jest tak ciemno, słuchajcie, bo trzeba było ustawić sobie na maksa. O, jest telefon. Na maksa. No i jasność na dół. W ogóle to jakieś tabletki, nie tabletki chyba. O. I tu mamy zejście do piwnicy, tak? A czemu tu jest taka dziura? To normalne? Dziwne. No ale dobra. Latarka ma się automatycznie włączyć, tak? No dobra. Się światło nie chce włączyć. Słuchajcie, to jest ciemno. Gdzie jest moja latarka? Wszystko w porządku z kotłem.
Mam nadzieję, słuchajcie, że coś widzicie, bo miała mi się latarka włączać automatycznie, a mi się nie włącza, więc... No ale okej. Wiecie, przez chwilę się zapomniałem, że to jest horror mapa. Przez chwilę się zapomniałem, że to jest horror mapa i... To trzaśnięcie drzwiami było... creepy dosyć, okej. Radio nam tutaj już coś odwala. Zamknijmy sobie te drzwi. Tylko czemu mi światło nie działa w telefonie? Miało się włączać automatycznie. A się nie włącza. Rest? Odpoczynek, okej. Are you okay? Nie wygląda. Dobra. Idziemy zobaczyć, słuchajcie, te drzwi tutaj, bo tych drzwi się nie dało otworzyć prędzej. Jest zabarykadowane jakoś. Da się tu pójść? Nie, dalej się nie da. Więc co ja powinienem zrobić w takim razie? To jest telewizor, nie? No ale... Ani go włączyć, ani wyłączyć. Pilota też tutaj nie widzę. No dobra, słuchajcie, no to w takim razie co, no... Jezus. Okej. Jeszcze żyję, mam ciarki na plecach, ale żyję. Nie spodziewałem się. Ale okej, nie boimy się, słuchajcie, nie boimy się jeszcze. Jeszcze się nie boimy. Podejść nie mogę. Widzę jakiegoś tutaj kogoś przede mną. A, dobra, ja muszę się zbliżyć do tego, okej. Po prostu tak bardzo powoli się idzie do przodu. O, na boki też mogę. Ej, pluszowy miś! To jest ten pluszowy miś! To jest twoja wina! Okej. Panie misiu, oddaj mi kobietę, co? Chcę tam schodzić? Myślicie, że chcę, czy nie chcę? Nie chcę chyba. Wolę się skonfrontować z misiem. Znajdź mnie. O! To jest ta latarka? Chyba tak. A, i może dlatego bez shaderów miałem grać, słuchajcie. Właśnie ze względu na to, że teraz mam tą latarkę taką bardziej pomarańczową, czerwoną. Ona tak dziwnie działa teraz. O, mogło tak być, słuchajcie. O kurde, słuchajcie, dobra, wyłączyłem shadery, jest totalnie ciemno teraz. To już rozumiem, czemu mieliśmy włączyć shadery. Tylko nie ma też muzyczki w tle, za co was przepraszam, ale jak się przeładowuje... O, był tu. Jak się przeładowuje shadery, to po prostu muzyczka się wyłącza. Ale jest totalnie ciemno, słuchajcie. Ja mam wrażenie, że wy nie będziecie lubić horrorów, nie? Ja mam wrażenie, że wy horrorów chyba nie będziecie lubić u mnie, bo jest tak ciemno, że masakra. Tu go nie ma. Gdzieś tu przy wejściu może? Coś? O, tu jest, słuchajcie, otwarte przejście. Okej. Jak ci krzyknę zaraz! No. Słuchajcie, gra... To jest Minecraft, ale... Ale bardzo dobrze zrobiony Minecraft. Dobra, tu jest zamknięte. Tutaj też nic takiego. Jak, słuchajcie, chodzę, to jest... Ja, idź mi stąd! Bardzo mi się, słuchajcie, nie podoba to. Bardzo mi się to nie podoba. No i gdzie ja teraz jestem? No i co ty tam robisz? Chciałam cię... Drugi raz łapać? Szukać?
A, czyli się wywaliłem, tak? Aha. Czyli od nowa, czyli jesteś tutaj. Ojeju, ty ej. Bo czyli mnie coś tam może złapać. I ja muszę tam przejść tak bez bycia złapa. Ja. Wydaje się, to będzie bardzo. No. Może nie tyle, że ciężkie, ale. O, znalazłem go. Przez przypadek. No ale okej. Okay. Przestań się tu śmiać! Dobra, ogarniam chyba o co chodzi. Ogarniam chyba o co chodzi. Nie możemy się obracać, jak słyszymy śmiech. Jak się zaśmieje, to się nie możemy obrócić na nią. Tak mi się wydaje, że o to chodzi. Jak nie o to chodzi, jak ona może sobie nas, kurde, łapać jak chce, no to wtedy to jest trochę bez sensu, ale. Ale no właśnie, wydaje mi się, że po prostu nie możemy się obracać w jej stronę. I tego miśka trzeba znaleźć, kurczę. Tylko gdzie on może być teraz? Pytanie, czy on będzie tu w tym labiryncie, czy on już gdzieś poza nim będzie. Gdzie jest ten misiek głupi, no? No nie ma tego miśka, słuchajcie. Tu gdzieś może być, może. Jaki to jest labirynt? Wiecie, labirynt po ciemku nie jest dobry, nigdy. Tragedia. O, był. Dobra. Znajdź mnie, no ile razy mam cię szukać? Gościu. Opanuj się. Ta latarka jest strasznie słaba, słuchajcie. Wiecie, to daje klimat. Jo. Nie wystraszyłem się. Nie wystraszyłem się. Jak coś. Słuchajcie, mam ciarki na plecach. Ja nie jest. Siebie się uśmiechnij, ty, zostaw mnie. Nie śmiej się do mnie, idź mi stąd. Nie chodź za mną. Dobra. Już mogę się obrócić? Nie śmiej się. Idź mi stąd. Ty kurde, dziadu, bo mam ciarki na plecach. Wszędzie mam ciarki. Śmiej jest creepy, a fy. Teraz żabę udaję. Idź mi stąd. Powiedziałem, kurde. I odej misia. Ale, słuchajcie, wydawało mi się, że jestem odporny, nie? Okej. Co za dźwięk? Sprawdź telefon. Jak mogę sprawdzić telefon? Jak mogę sprawdzić telefon? Pod tabem? Nie, pod E? Słyszałem coś po prawej. Bardzo mi się to nie podobało. Słyszałem coś po lewej, bardzo mi się to nie podobało. Gdzie jest telefon mój? Coś tam... Coś tu chodzi, słuchajcie, nie podoba mi się. Gdzie jest mój telefon? Dajcie mi latarkę, kurde. Ej, no ja nie wiem, jak ja mam telefon sprawdzić. Jak ja mam telefon sprawdzić? Nie dostałem chyba żadnej instrukcji nawet. Jak sprawdzić telefon? NM, nie wiem, C, BB. E! E! Co ty tam robisz? What you doing? Co ty robisz? Nie, słuchajcie, nie mam pojęcia, jak mam sprawdzić telefon, nie? Jakby. A, to już wiem, co robi. Ale dalej nie wiem, jak sprawdzić telefon. Krzykniesz na mnie? Aha. Nie, twoja laska właśnie rozwala sobie głowę o ścianę, a ty nie jesteś w stanie nic zrobić. To jest bardzo rozsądne, bardzo rozsądne. Tu mi coś, ktoś chodzi, gościu, bo jak ci wyjdę za rogu zaraz, to się mnie wystraszysz. No coś tu chodzi cały czas. Nie wiem, jak sprawdzić telefon, słuchajcie. Nie mam pojęcia, jak sprawdzić telefon. Którym przyciskiem się sprawdza telefon? Musiałem wybrać. Nie widziałem tych slotów, słuchajcie. Nie wiedziałem. Dobra, teraz ogarniam. Ej, kochanie! Gdzie jesteś? Jestem w łazience. Czekam. To jest łazienka? O, ej, włącza się latarka bez kitu. Jakoś tak się jaśniej robi chyba. No. Lol, dobra. Git. To ja chodziłem chyba bez latarki cały czas. Albo nie wiem. Czekam w łazience. Nie czekam, nie macie tu w łazience. Czemu kłam? No i... Ona w to jest zamieszana, ja wam mówię.
E. E. Honey, a few days after moving in, I found a hidden room behind the wall. I found mountains of garbage and old newspapers there. But one thing caught my attention. The gold necklace. I felt like I had to pick it up. Scratched on the bottom was the words. Chris. As soon as I put it on, I felt an inner sense of relief. You didn't even notice. You are a terrible husband. I wcale nie jestem. Jestem dobrym mężem. Brązowy papier. Okej. Chyba, że to nie jest papier. Weroniko? Okej. Długi, ciemny pokój. Co może pójść nie tak? Jakieś papierki. Ej, tak było? No tak chyba nie było. Chyba, że to są twoje myśli, kumpel. Dobra, schody do góry, tak? Na lewo coś jest. O. No i co ty tu robisz? A wiesz co, nie. No i idę stąd. Cześć. Ja idę dalej. Ja cię oleję, patrz, o. Nie dam się wciągnąć w twoje głupie gierki. Śnieżący. To jest materac jakiś? Lol. Śnieżący telewizor. Ja tam do niej nie idę, słuchajcie. Oj. W sumie mogłem pójść do niej, a mogę wrócić? Nie mogę wrócić, dobra, możliwe, że jakiś jumpscare'a opominałem, przepraszam. Ej! To jest pętla! A! Wiecie jaki jest minus pętli? Holy! Czym ty jesteś? A ty mnie zjesz? Chyba nie. Nie, dobra, to jest. On jest family friendly. A co z twoimi oczami, powiedz mi? Czemu ty masz. Okej. Okay. Dalej śnieży ten telewizor. O, what? Kim ty jesteś, gościu? What? Teraz będzie kolejna jakaś scenka? Ej, nie ma żadnych, żadnej rozmowy ani nic. Za to są przestawione meble. I nie ma Weroniki tutaj. Ale tu się coś odwala. What the? Słuchajcie, jestem ciekaw tylko co tu się dzieje. Kim jest ten typ, to raz. A dwa. Co on jej robi? Tam było coś w poprzednim o zdradzie. Nie doczytałem, ale coś było. Chyba czy ty mnie zdradzasz? Coś takiego? I tak, no jest jakiś typ. I tym typem chyba nie jesteśmy my. Okej, słychać zegar.
Wiele zegarów. Dużo zegarów, okej. Powiem wam, że naprawdę to jest bardzo fajnie zrobione i bardzo mi się podoba. Aczkolwiek problemem pętli jest to, że my zaczniemy przechodzić tą pętlę jak gdyby nigdy nic i w pewnym momencie będzie jumpscare. W momencie, w którym się nie będziemy spodziewać. Dobra, co tu się dzieje teraz? Aha, tu ich teraz nie ma, tak? Okej. Ja coś pominąłem, czy... Nie, nie było ich tutaj, nie? No nie, nie ma tutaj nikogo. Okej, to gdzie się podzieli? Dobra, idziemy... Dalej? Albo nie? Jumpscare? Chyba muszę wrócić, słuchajcie. Na to wygląda. Okej. Więc wracamy. Kurde, powiem wam, że naprawdę to jest bardzo dobrze zrobione. Ja postaram się jak najmniej ciąć wam to, żebyście mogli się też wczuć jakkolwiek. Okej. Wiedziałem, że będzie jumpscare, dlatego się nie wystraszyłem teraz. O! What? Wow, to było głośne. Wyłącz ten telefon! What are you saying? You're such a joker. I mean, you know, my wife, Rose, will come over first. She'll see the place and then we'll decide. Wow, I don't know what to say. Thanks. I let my wife know she'll come over soon. Hello? Are you there? Okay. Muszę wyjść. Okay. Are you kidding me? Czyli to nie była Weronika? Weronika to była dziewczyna tego ziomka. To powiedzcie mi, dlaczego Weronika do nas pisała, żeby przyjść bez... To jest troszkę stinky. Ale okej, w ogóle zmienił się dom, była droga, teraz nie ma, tutaj pewnie tu musimy iść, tak? Chyba tak. O boj, głośno! Jest głośno, słuchajcie, mam nadzieję, że przeżyjecie. Czy ja mam latarkę? Nie mam latarki. Ej, ale trochę mi ryje banie, bo nie rozumiem, co jest prawdą, co nie jest prawdą. You will no longer feel lonely. We will create a new reality for you. For you and all your friends. And what now? Wait.
Nicaea Village. Koniec. Słuchajcie, to była krótka mapa, ale fajna mapa. Mega mi się podobała, jakby... Wiecie, ja jestem gościem, który grał kiedyś w mapy, które były robione w starym Minecrafcie jeszcze tak, że wszystko było na tabliczkach. Cała historia była na tabliczkach i jakieś dialogi, wszystko co było, było na tabliczkach. Więc to, co ja widzę tutaj, jest po prostu kozak i mega mi się to podobało, słuchajcie. Mapkę wam oczywiście daję w opisie, więc możecie sobie pobrać. Możecie też wytłumaczyć mi, co tu się właściwie stało, bo z tego, co ja rozumiem, to po prostu byliśmy w tym takim ala śnie, w którym nam się ten koszmar śnił jakby. I w pewnym momencie myśleliśmy, że to jest dalej sen i po prostu dupnęliśmy naszej dziewczynie. I nie wiem, czy dobrze myślę, czy nie, czy po prostu całe to życie to jest nasz sen, iluzja. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli ogarniacie. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, słuchajcie. Zapraszam was też na inne filmy na moim kanale. Zachęcam do zostawienia łapki, komentarza, subka, udostępnienia i wbicia na Discorda, słuchajcie, i co, ja się z wami, słuchajcie, będę żegnał. Słuchajcie, cały czas mówię słuchajcie, nieważne. Będę się z wami żegnał, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.